No to moi drodzy, co, wkładamy kartę. Bach. I zaczynamy zabawę. Okej. 11:31. Jedziemy podpiąć naczepę, która gdzieś tam stoi. I mamy teraz pietrzykowice załadunek. 180 km stąd i później mamy trzy miejsca rozładunku. Jedno miejsce rozładunku we Francji, Lens, miejscowość, drugi Arras i trzecie jakaś tam na coś tam na Deniville, coś takiego. W każdym razie dwa miejsca mamy, to są Castoramy wszystko, dwa miejsca mamy w tym, jak to się nazywa, na poniedziałek i jedno miejsce mamy na wtorek. W poniedziałek na 9 i godzinę 14 i we wtorek na godzinę 9. W środę będę miał pewnie, albo jeszcze we wtorek, bardzo bym chciał tak naprawdę we wtorek mieć jeszcze załadunek, żeby już jechać i wyjechać z Francji, dlatego że we czwartek Francja stoi, bo ma zakaz, dlatego mają jakieś święto. A ja w ogóle teraz wziąłem sobie taki głośnik na wyjazd. No trochę większy jest i ma większą moc dużo, bo ma chyba 40 watów. Jest bardzo ciężki. Nie wiem ile waży, ale bardzo można nim ćwiczyć w każdym razie. Dobra, to co? Jedziemy podpinać naczepę. No nie będę wam tego pokazywał. Nagram to tylko na telefon, żeby koledze wysłać i mu pokazać jak to wygląda. No i co? Wyjechaliśmy. Także jak głośnik gra, no to tak nie za bardzo mogę zaprezentować, chyba że na swoim filmie, dlatego że jak włączę tu jakąś muzykę, to YouTube zaraz będzie, że tam naruszenie praw autorskich, takie pitu-pitu. Ale polecam wam ten głośnik. To jest Sony SRX43. Tylko co, no już ich nie ma. No naprawdę jest bardzo dobry głośnik. Chyba 600 zł kosztował, ale... ale zajebiście gra. Uwierzcie, gra zajebiście. Także co, jedziemy na 14:15, będziemy w Pietrzykowicach. To jaki Spider-Man jedzie, zobaczcie. Jak wymalowany. Co on tam ma na boku? A nie, to są chyba Gwiezdne Wojny. Widzicie? Tak, to z Gwiezdnych Wojen. Tom Tech. I ten. Vader. Teraz tak, nie ma żadnych korków. Ja sobie ustawiłem tutaj bardzo ekonomiczną prędkość, bo 81 na godzinę na tempomacie, na GPS-ie pokazuje 80. No teraz z górki jest to, rozhuśtał się do 88. Jadę oczywiście na pusto, ale chciałem wam pokazać, jaka jest średnia prędkość na dystansie 100 km. Akurat właśnie 100 km przejechałem. Zobaczcie, 17,3. Tylko ekonomika jest ustawiona na maksa, plus 9, minus 9, prędkość 81 i on sobie sam jedzie, górka, dołek, no i tutaj jest w miarę płasko. No ale zobaczcie, tyle może palić tir na pusto, na takiej trasie właśnie od Sieradza na przykład w kierunku Wrocławia. A, czyli co, zjeżdżamy. A jeszcze wam pokażę spalanie. 16 litrów. Można takie coś uzyskać. Ktoś powie, a po co? To nie moje. Pewnie, że a po co? No. Powiem wam, że nawet dla satysfakcji swojej, że człowiek się sam zmierza z takimi różnymi... a zobaczymy, czy się uda, taka sraka, zobaczę, jak najszybciej dojadę. I ktoś powie, po co? A, bo chce się sprawdzić. I tak samo tutaj. Warto poznać samochód, żeby wiedzieć, jak on się spisuje, jak pali, przy jakim tonażu, na jakiej trasie mniej więcej i tak dalej, nie? Także, dobra. Tu jedziemy dalej. Skręcamy. I za chwileczkę będziemy na miejscu. Tu jest już Geodis. Kurde, to jest ciężko się, powiem wam. Będzie mi wyjeżdżało. Bo ja tam nic nie będę widział po prawej stronie.
muszę sobie mega ściąć, żeby popatrzeć na to lusterko dolne. No właśnie. No. Także tutaj jest ten Godis i tutaj będziemy się ładować. Hej, powiem wam, tak jechałem, że przejechałem zjazd i pojechałem dalej. Musiałem kombinować, gdzie tam zawrócić, ale tutaj trzeba podjechać. O właśnie, tu skręcamy do Godisa. Ogólnie na mapach tego nie ma. Jest pole, tu jest pole, bo to wszystko jest świeżyzna. Także tutaj mamy pole na mapa Google. No, ale tam wjechałem na firmę, jedna była brama otwarta, zawinąłem sobie. Tylko ciociu się patrzył, bo nie wiedział o co kamana. No dobra, i tutaj teraz podjedziemy sobie. O. I tu już nie będę kręcił, bo to jest duża firma, także nie będziemy ryzykować. Dobra, załadowane. Trwało to, powiem wam, nieskończenie długo. Bo to wszystko ręcznie wózkami takimi dwukółkami dwóch ładowniczych załadowywało. Tak to wygląda. Sofy, jakieś wynalazki, muszę tam wejść, jeszcze deskę położyć i tutaj deskę, najlepiej dwie, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, pauza wykręcona. Zanim to pospisywałem, to wszystko, to powiem wam, minęło czasu, a czasu. Teraz muszę podjechać pod rampę 33 albo rampę 30 chyba 2. No, tam jest kamera. Trzeba otworzyć drzwi. Kamera nagrywa, jak ja. O, zajęte są akurat te dwie rampy. No, nie, jedna. Dobra. Kamera nagrywa, jak ja będę plombę zakładał. No i tyle. I wyjeżdżam, z tego mi się na Drezno śmignie. A nie, wolne są te rampy. No to dobrze. O, bardzo dobrze. 33 jest. O, widzicie? Tu 30 albo 33. Jest kamera. I tutaj tylko trzeba pod rampę podjechać do niebieskiej linii. 5 ton mamy. Także można powiedzieć, jest super. Ok, teraz sobie cofniemy. Oj, jedną ręką to jest tak niewygodnie. Jadę tak, wiecie co? Równiutko, bo tam nie ma tych naprowadzających, tych, jak one się nazywają, tych rur takich, nie? O, tam jeszcze jest, zobaczcie, jeden kupel odjechał i już następny jedzie po to samo. O, właśnie, a tutaj muszą dwie kamery mnie złapać, dlatego tak w miarę równo trzeba podjechać pod tą rampę. Zatrzymać. O, widzicie, tam następny kumpel już idzie. Bo to samo. A tutaj są jakieś, nie wiem, meble. Dobra, teraz patrzymy na co, moi drodzy. O, na cień, jak pada. A cień tutaj nam upadł akurat na tą niebieską linię. Idziemy zakładać plombę. Dobra, wyjeżdżamy z firmy. Załadowani. Bardzo fajnie, powiem wam. To jest właśnie ten Godis, ale tak. Wielki, ale to naprawdę wielki plus za sanitariaty. Dwa duże prysznice. Tam akurat w tym biurze, gdzie ja byłem. Czyściutkie, pisuary, kibelki, dwie umywalki i papier do wytarcia rąk i mydło do umycia rąk. Także naprawdę i czyściutkie. Fakt, że to jest nowy obiekt, to jest jedna rzecz, ale no nie ukrywajmy, że są naprawdę poważniejsze firmy i no i nie ma nawet za przeproszeniem się odsikać. A tutaj naprawdę super.
No i co, teraz 150 km mamy do tankowania, czyli będzie godzina 20. 20.15 tak gdzieś zatankujemy. No i później śmigamy na Dresden Tor. A jak nie, to dalej. To jesteśmy na wysokości Żarskiej Wsi. Tam chyba żandarmeria wojskowa w ogóle. Jakiś sprzęt po lewej stronie eskortuje, jakiś konwój, bo widać tutaj czerwono-niebieskie bulaje. Zaraz zobaczymy. Tak, czołgi czy coś wiozą, zobaczcie. Widzicie? Żandarmeria wojskowa. No a tutaj sprzętu, a sprzętu wojskowego. O, z żołnierzami. A nie, to w ogóle jakąś wystawili coś. Zobaczcie, można sobie oglądać czy coś takiego. No, proszę bardzo. Ciekawostka taka. No to co, zostało nam się 7 km do tankowania. No i pewnie dlatego Drezno pojadę. Dalej nie ma co jechać, bo będę tam też tak koło 22. W drodze na tankowanie. No i po prawej stronie, nie wiem co to się dzieje, ale znowuż jest bardzo dużo sprzętu wojskowego. Zaraz zobaczycie. Stał, widziałem w kolejce. Chyba, że już pojechali. A nie, stoją po prawej stronie. Zaraz zobaczycie. Tutaj. Co to jest, że oni tak tutaj się wystawiają, powiem wam. Spójrzcie. Ile tego stoi tutaj. O, widzicie? O, co tu kaman? I ile tam tego jest w ogóle? Dobra, to muszę przepuścić. Spójrzcie, ile tego sprzętu stoi. Aż tam się ciągnie. Dobra. Coś mieli tam napisane z przodu. I po prostu jak będę jechał z powrotem, jak będą stać, to wezmę i przeczytam, co tam jest napisane i czemu stoją. O co to chodzi? Dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy Jędrzychowice. Dobra. Wyznaczony punkt trasy Jędrzychowice, także... ...po 800 metrach, skręć w lewo, 350 metrów. Tutaj jakiś pilot. Kierunek 5. Nie wiem, o co tutaj kaman. Jedziemy zatankować i później po tankowaniu jeszcze do sklepu skoczę. Jedziemy dalej. O, ruszyli. Zobaczcie. Tam ruszyli. Dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy Jędrzychowice. Widzicie? Znajduje się po lewej stronie. Proszę bardzo. Ile tego śmiga w ogóle? No dobra, a my śmigamy tutaj. Pod dystrybutory. Jedziemy. Kupiłem sobie zapach. Zapach, który się nazywa ziemia. Ładnie pachnie, powiem wam, bardzo ładnie pachnie, naprawdę ślicznie pachnie. Zobaczymy jak będzie długo się utrzymywał. Jak zda egzamin, no to powiem wam, nie ukrywam, że można w coś takiego zainwestować sobie, tak, żeby ładnie pachniało, bo teraz wącham paluchy, bo dotykałem tego olejku eterycznego. Naprawdę zajebisty zapachszek. Dobra. Wojsko się rozjechało. Nie wiem, gdzie pojechali i czemu to takie action było. No ale nic. Było, minęło. Przed nami Niemcy. No, widać wiatraki. Tam czerwone słońce po prostu, jak pomarańczowe bardziej, jak pomarańcza, mandarynka, troszeczkę widać, ale może jak tam później na wzgórek wyjedziemy po przelogowaniu Tacho, to będzie widać lepiej. O, widzicie, tu jest ta żandarmeria wojskowa, regulacja ruchu. No proszę, ja nie wiem co oni zrobili, co to za akcja jest jakaś. Dobra, jesteśmy
Deutschland. Zjeżdżamy się przylogować jak co kurs. No kurczę, nie widać. Za mała górka, żeby pokazać wam ten zachód słońca. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest śliczny. No dobra, teraz mamy tutaj taką przestrzeń wąską i możliwe, że się uda to wyłapać. O, jest. Spójrzcie, jaka pomarańcza zachodzi. Prawda, że ładnie? No można się patrzeć w nieskończoność coś takiego. A szczególnie jakby się było nad morzem. No patrzcie, i te sprzęty wojskowe tutaj stały, po niemieckiej stronie. Kurde, powiem wam, ciekawi mnie to. Naprawdę zżera mnie ciekawość. No, tu się kończą roboty drogowe. Dobra, ja tutaj wyprzedzę tego kolegę, bo on... Ja jadę wolno, ale on jedzie bardzo wolno. A tutaj zobaczcie, jaki korek jest. To ci powiem tak, wracanie ludziom żyjącym w kraju w stronę Polski. Często jest dość niebezpieczne, bo proszą. Nie wiem, czy słychać ten dźwięk, ale jadę, postanowiłem rozpalić sobie ognisko. Za 1200 metrów mamy Dresden Tor, że wjedziemy, opadamy tutaj, jak to wygląda. Jesteśmy na wyjeździe, jest piątek, może będzie miejsce. Opadamy, przede mną tam widziałem, jechał kolega z firmy. Ciekawe, czy przejedzie, czy wjedzie. Przejechał, druga ciężarówka też pojechała, nie wjeżdżają na Dresden Tor, ale my wjeżdżamy. Zobaczymy, co się tutaj wysupła. Ostatnio Darek P, jak słucha, to wie, o kogo chodzi, mówi, że oglądał mój film i mówi 22 albo 23, a ja takie, czy będzie miejsce na Dreśnie albo na Pegnitz, jak wiadomo, że to jest taka godzina, że tu nie będzie miejsca, no ale widzieliście, że parę razy się udało, coś tam się znalazło, nie? Trzeba ryzykować. Dobra, to, że oni tu stoją, to jeszcze nic nie oznacza. Trzymaj się lewej strony. Tak, no, sobie pojedziemy dalej. No, zobaczymy. Jeszcze mamy godzinę jazdy z tego 4,5. Dobra, tu sobie wjedziemy i zobaczymy, co się będzie działo. A, no widzicie, na dupach są miejsca. Ale na dupach to tak nas nie interesują za bardzo. Tu zawsze można stanąć, tylko szukamy miejsca takiego jak człowiek. Żeby wjechać w rajkę, nie? O, tutaj nie. Że nie będzie. Chyba, że na końcu, bo na końcu bardzo często są, tam nie dojeżdżają po prostu. Tu zajęte, tam pozajmowane. Po cieniu trzeba patrzeć, jak czy już jest rzucony, czy nie. No i co? Chyba nie ma, bo jak już widzę, że tu stoją pod tym. To już może nie być, jak stoją po prawej stronie. Wiecie? Aż tutaj. To już może być lipa. A, zobaczymy. Przejechaliśmy prawie całość. Tam widzę, po lewej stronie stanął kolega z firmy. Dobra, czyli chyba nie ma. Skręć w lewo, P4, P40.
tutaj jak to się prezentuje? Skręć w lewo. No zobaczcie, jest miejsce na samym końcu. Wjeżdżamy. Powiem wam tak, tu mam tyle miejsca, a tutaj jest takie coś. No dobra, wjeżdżamy, żeby go tutaj nie zahaczyć naczepą przede wszystkim. Dobra. Tam naczepą, a tutaj... Dobra. Jak tutaj to wygląda? Pół metra. Nie wiem, czy dam radę. Tu przeszło. Dobra, tu poszło na styk. Tam. Teraz muszę w prawo odbić. Dobra, wejdziemy. Mówię wam. Zobaczcie. Wejdziemy. A jak tam? 10 cm. Ale chyba się uda. Tak jest. Udało się, udało się. Ostatnia, na samym końcu to było, pamiętam. No i superancko. Dobra, tutaj sobie naprostuję się. No widzicie, nie było tak tragicznie. Powiem wam, że w lewo jak się skręca brajki, a jeszcze po prawej stronie jak stoją jakieś tam auta przy wjeździe, to jest naprawdę ciężko, bo ciężko się wyłamać tutaj. No. Dobra. No ale zobaczcie jak ładnie. Weszło jak normalnie. Jeszcze. No, wystarczy. Dobra, no to co? Do jutrka, do godziny 7 rano. Dzień dobry. Także widzieliście po wczorajszym tutaj wciskaniu się w rajkę. Wyjeżdżamy. Ładna pogoda, a godzina jest 7 chyba 10 rano, także po 9 startujemy. No i co? Jakie plany na dzisiaj przed siebie? W każdym razie granica Aachen albo za Liège byśmy stanęli. Tam naprzeciwko ku 8. No i tam pauza już weekendowa, bo dzisiaj sobotę mamy. Jedź A4, A40. No i zobaczymy jak się będzie jechał. Przez 14 km. O właśnie, na razie jedziemy po żółtych liniach, między żółtymi liniami. Co mi znowu szpuka, kurde. Znowu coś tam źle ułożyłem. Ja pierdzielę. Powiem wam, w Manie wszystkie te takie tam półeczki i tak dalej, to te plastiki są tak twarde, że pewnie jakbyśmy położyli gąbkę, to ona by stukała. No, wolniutko zbliżamy się do Kassel, a za chwileczkę będę musiał zrobić pauzę, bo zostały mi się 54 minuty jazdy. Tak patrzę, tutaj nie ma za dużo tych parkingów, powiem wam. No ale cóż, stanę na pierwszym jaki będzie i się wypauzujemy. 45 będziemy wsiwać, że dłużej, dlatego że dzisiaj jest sobota i musimy się zatrzymać już na weekenda, na weekend, i nie tylko ja muszę, tylko inni kierowcy tak samo, także jeden będzie się zatrzymywał szybciej, drugi później, no ale każdy będzie chciał mieć miejsce i może to być zapchane. I mam taki plan, żeby stanąć na granicy, a jak się nie uda, no to wjechać do Belgii, jak się uda znowu, i stanąć za Liège. Zobaczymy.
No słuchaj, teraz jedziemy takim tunelem, który jest dosyć długi. No już widzę światełko właśnie na końcu. Mamy 80 na godzinę. No, tamten trochę jechał szybciej, ta osobówka. Dużo szybciej na pewno. A ja jadę, słucham sobie różnych podcastów, muzyki. Także ten dzień mi jakoś tak zlatuje, aczkolwiek jestem jakiś taki senny dzisiaj, nie wiem czemu. Ale tak mi się oczy kleją, po prostu lepią mi się oczy. O, już wyjechaliśmy, wyłączyć światła. Niestety nie ma tutaj takich automatycznych, że się to wyłącza samo. Mamy pierwszego dzikusa, na którym się tutaj Hackelberg, jak Hackenberry, Hackelberg. Także zjeżdżam sobie na dzikusika. Kawa, śniadanie, 45 minut i śmigamy dalej. Góry się zaczęły, co widać. A tam po lewej, gdzie to jeszcze lepiej widać, że jednak te... nie jest płasko, tak, nie jest płasko. Na szczęście mam tutaj lekko. To nie jest tak tragicznie. No, tutaj rzadko jeżdżę na Kassel, w ogóle powiem wam. Nie znam tych parkingów w ogóle. No, tu się ustawimy. O, właśnie. Zobaczcie, ile Niemców podjechało. Przemieszczają się, ładna pogoda. Troszeczkę cofnę. Dobra, wystarczy. I co? Pauzujemy. No wyjeżdżamy, a tam widzimy w usterku, zresztą nie tylko, policaje się zatrzymali. Jakiegoś polskiego kierowcę pacyfikują. Godzinę, powiem wam, musiałem oczy zamknąć, bo jakoś tak odpływałem dzisiaj, nie wiem, czy ta pogoda, widzicie, ładna. Znowuż coś mi tu puka, no kurde, poprawiłem i puka. Gdzieś na górze tutaj, w tych, wiecie, w tych schowkach. Tylko nie wiem, jak to sprawdzić, no bo co, musiałbym poprawić, ruszyć, Co za dziadostwo. No dobra, pogoda jest taka, że widzicie, no piękna pogoda, za chwilę chmury takie i myślę, że to oto kamana. Dobra, włączam sobie. Teraz słuchajcie, czego słucham. Sekielski Brothers i tutaj jest taka babeczka od teorii spiskowych. I teraz widzę, taki właśnie jest. Ziemia jest płaska, a NASA i media ukrywają prawdę przed ludzkością. Ciekawe? Ktoś powie głupie. Nie, nie głupie. Interesujące, bo można poznać najróżniejsze teorie i ewentualnie próbę ich wyjaśnienia. A tak naprawdę wszystko może być interesujące, jak się dowiemy. No i zobaczcie, jakie niebo. Tam błękit, tutaj sino-czarne. No tutaj takie kłębiaste, bardzo biało-sine chmury. Kontrastujące. No i co? I stąd prawdopodobnie to moje takie samopoczucie nijakie, że oczy mi się zamykały. No i co, zobaczymy, czy będzie padał deszcz. A my przejeżdżamy ringiem Kassel. Także jak coś, to jestem właśnie teraz na tej wysokości. To pukanie jest tak irytujące. Tutaj gdzieś w tych szafkach moich, że muszę się zatrzymać na pierwszej, lepszej parkowce i ogarnąć to. To jest nieprawdopodobne. No,
stuka i puka, puka i stuka. Cholery można dostać. Zjeżdżamy na parkowkę. Musimy znaleźć tego drania, co mi tutaj stuka. Zauważyłem, że jak przyspiesza samochód, pies puka, i jak zwalnia przy zmianie biegów na przykład. Czyli coś się porusza przez tył, przez tył. No, oczywiście naćkane. Osobówki musiały stanąć na miejscu dla ciężarówek, bo przecież jakby było. Nie mogą stanąć wszyscy tak, tylko muszą stanąć wzdłużkę. O, widzicie, tutaj sobie dama stanęła. Dobra, szukamy. No nie wiem, wiecie co? Poszukałem chyba w każdej dziurze, nawet w schowkach tych bocznych, co może pukać. Zneutralizowałem według mnie źródła pukania, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na trasie. Biegi, przód, tył, przód, tył, jest. Na razie jest gitara. Zobaczymy, jak będzie za chwilę, jak wyjdziemy na jakieś dziury. No i właśnie wbijamy się w korek, a dojeżdżamy. To jest przed kolonią. Także i ten korek się powiększa ogólnie. Także tak jak miałem 7 minut zapasu, żeby dojechać do Aachen, tak teraz mam minutę zapasu, bo TomTom uwzględnia korek, aczkolwiek nie uwzględnia go tak, jak bym chciał. To, że teraz pokazuję, że mam minutę zapasu, to za chwileczkę będzie, że będę miał 10 minut straty na przykład. Ojajajajajajajaj, nie podoba mi się to. No, tam było widać właśnie, zobaczcie, jak w tamtą stronę jechał radiowóz zygzakiem i wszystko się tu spowalnia i przed nami też jedzie radiowóz wolniuteńko, wolniuteńko i my za nim jak kaczuszki za kaczką się szłapiemy, nie wiadomo czemu, co się tam stało i czemu w tą zamykają, znaczy zamykają, spowolnili ruch. O, teraz widzicie, tam daleko, daleko jedzie radiowóz środkiem. O, teraz w prawo dał, żeby nikt nie wyprzedził po prawej stronie, żeby nie było takiej opcji. No i w dupie, złapiemy się. Nie dojedziemy do Aachen przez to, że policja, nie wiem z jakiego powodu w ogóle, tak spowolniła ten ruch w moją stronę, jak ja jadę, znaczy na moim kierunku i na kierunku przeciwnym, bo widzieliście, mijali w tą stronę i w tą stronę, to rozumiem, że gdyby było tak, że nie wiem, jest jakiś wypadek, coś się stało i tu zwalniają, tam zwalniają, bo coś jest i grozi na przykład i dla jednego jest zagrożeniem dla jednego i drugiego kierunku, to tak. No ale jak tu już przejechali, tu przejechali i się nic nie działo, to ciężko mi powiedzieć. No nieważne, było, minęło, ale zabrało czasu. I teraz tak, godzina 10 mam do Aachen, 56 minut mam czasu jazdy. Także muszę się zatrzymać, za 2 km mam parking. Stanę i co, pauzę muszę zrobić, tak? Czyli jak pauzę wykręcę, to będzie, no liczmy na 18, będę na Aachen. I zobaczę, ile czasu będę miał, to może zalijesz, dojadę na Q8. Znaczy naprzeciwko Q8. I tam bym stanął. Tam najchętniej bym chciał stanąć, tylko nie wiem, bo nie jechałem nigdy tak, żeby tam robić weekenda. Byłem wam w Belgii. I nie wiem, jak wygląda z obłożeniem tego parkingu o późnej godzinie, no bo tam jeszcze bym miał z godzinę na pewno jazdy.
czyli by była 8, na 19 bym był. Bo normalnie w tygodniu to tam wiem, że jest dobrze, ale są miejsca o 21 nawet, ale jak wygląda to wszystko w sobotę?